Ulica Miodowa w Warszawie dobrze znała pana Tomasza. Przechodził nią codziennie od lat 30 i nieraz myślał, że wiele się na niej zmieniło. To samo ulica Miodowa pomyśleć by mogła o nim. Znali go wszyscy i pozdrawiali. Był bowiem miły i uprzejmy. Wycofał się już z czynnego życia i obserwował życie innych ludzi. Zawsze był pobłażliwy dla niedoskonałości ludzkich, a o występkach nie rozmawiał. Żył samotnie, lecz dostatnio i wygodnie, a całe swoje spokojne uczucie skierował do sztuki. Piękny obraz, dobry koncert, nowe przedstawienie teatralne były jakby wiorstowymi słupami na drodze jego życia. Nie unosił się, nie zapalał, ale smakował. Taki oto był pan Tomasz. Na nieszczęście żaden śmiertelnik nie jest wolny od jakiegoś dziwactwa. A pan Tomasz miał także swoje. Oto bardzo nie lubił katarynek. Bardzo nie lubił katarynek. Bardzo nie lubił katarynek. Thank you.
Mimo przypadkowych nieporozumień z kataryniarzem, pan Tomasz zgorszyłby się słysząc, że komuś mogłoby być smutno w domu, w którym on od tylu lat miał dobry humor. A jednak było komuś smutno w tym domu. Była to mała, niewidoma dziewczynka, której jedynym towarzyszem był nieustający turkot maszyny.
jak pięknym zjawiskiem były fałszywe tony Katarynki. Jak miłym dziwakiem był pan Tomasz. Jak uroczym miastem była stara Warszawa.